Teci Anna Chowi z kanału Okiem Matki. Ten film będzie, słuchajcie, o szacunku. O szacunku. Teraz jest jednak nie batalia może, ale jest sporo dyskusji na temat, co to jest szacunek, jak to jest z tym szacunkiem, kto do kogo, czy to jest coś, co naturalnie się komuś należy i tak dalej. Chciałabym powiedzieć tutaj swoje zdanie i je uzasadnić. To się odnosi też do tej całej dyskusji o gender, tak? Do tej dyskusji lewicowo-feministycznej. Dla mnie to jest taka polityczna poprawność. Do tego, jak to jest z mniejszościami narodowymi, seksualnymi i tak dalej. Okej. Ale o tym troszeczkę mówiłam w innym filmie, więc odsyłam, załączę tu linka. Gdzieś tam załączę linka. Bo mówiłam o przemocy, agresji i mikroagresji. I mówiłam o tym dokładniej, właśnie, że uważam, że te mikroagresje to jest zdecydowanie taki termin, uważam, polityczny, ideologiczny, bo właściwie jest bardzo duża, normalna wiedza, co to jest przemoc i powiedziane jest tam też o i drobnych rzeczach, i o dużych rzeczach i zupełnie nie widzę sensu używania terminu mikroagresja, która tylko wszystko zaciemnia, a tak naprawdę jest to termin zdecydowanie używany właściwie tylko w sensie takim w stosunku do tych mniejszości narodowych, seksualnych itd., okay? Ale nie ma czegoś takiego. Przemoc to przemoc. Nie ma tak, że jakby dla mniejszości to jest jakby tutaj jakaś specyficzna przemoc. Nie. Przemoc to przemoc i koniec. Ale dobra, to jest w innym filmie. O szacunku. O szacunku. Myślę, że jest ileś jakby sytuacji, o których można tu mówić. Powiem najpierw trochę ogólnie. W ogóle uważam, że szacunek, słuchajcie, to jakby podstawa szacunku. Szacunek, co to jest szacunek? Szacunek to jest po prostu to, że ja cenię cudze, taki na najbardziej podstawowym poziomie, ok, definicja. Ja cenię czyjeś istnienie zwyczajnie, jako człowieka, albo w ogóle jako istoty żywej, nawet roślinności. I w związku z tym uważam to za wartość i w związku z tym nie będę krzywdzić, nie będę niszczyć tego, ale to jest na zasadzie wzajemności, bo tego samego oczekuję od Ciebie. I to jest zwyczajnie ta złota zasada, ta zasada Chrystusowa, że nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Inaczej mówiąc, tak jak chcesz, żeby Tobie robiono, tak Ty rób innym, ok? Tyle, że słuchajcie, to jest szacunek, można powiedzieć, ale to też jest taki zwykły, taki pozytywny egoizm, ok? Czyli jak gdyby zasada wzajemności. Ja coś mam z tego i Ty coś masz z tego, tak? Ale to jest jednak szacunek i to jest na tej zasadzie, że ja uważam, że każdy ma prawo do szacunku takiego na tym podstawowym poziomie, jako istnienie. Każdy ma prawo istnieć na tej planecie, skoro tu się znalazł, przynależy do tej planety. Każdy ma prawo istnieć, po prostu ma prawo być jako człowiek, tak? I ja mam szacunek do człowieka, ale też do zwierzęcia, do rośliny. I tak naprawdę jesteśmy jednym wielkim ekosystemem. Jeżeli coś przestaje działać, coś niszczymy, na przykład rośliny albo zwierzęta, to tak naprawdę to wszystko wpływa na inne elementy, nawet na cały wszechświat. Okej, okay. W każdym razie to jest podstawowy szacunek dla po prostu życia, prawo tej innej innego istnienia, innej istoty, po prostu do istnienia. I ja szanuję tą istotę po prostu na tym poziomie najbardziej podstawowym. Okej? Okay? Natomiast to zdecydowanie trzeba oddzielić ten aspekt. Ten aspekt, za chwilkę, dobrze, zdam Ci coś do ubrania. Ten aspekt od tego innego aspektu, gdzie na szacunek tak naprawdę to trzeba zrobić w tym innym, powyżej tego poziomu. Tak, słuchajcie, ten drugi aspekt, w sensie takim... ten jakby inna strona tej definicji szacunek. Co to jest szacunek? Tak naprawdę to jest na tej zasadzie, że szanować trzeba wszystkich. Powiedzmy, że już mówimy o ludziach. Ja szanuję każdą osobę po prostu dlatego, że ona ma prawo do szacunku jako człowiek.
tak? Nie wolno jej krzywdzić, stosować wobec niej przemocy, agresji, okej? Okay? Ma prawo być. Natomiast dalej się troszeczkę komplikuje i zdecydowanie należy to rozdzielić. Ja to rozdzielam, bo to jest na tej zasadzie, że potem to każdy, troszeczkę bym powiedziała, jest inny, tak? I po pierwsze, jedni ludzie bardziej nam pasują, inni nie. Jedni tak naprawdę dużo osiągnęli, rozwijają się, naprawdę prezentują wysoki poziom człowieczeństwa sobą, ok? A inni zwyczajnie nie. I to trzeba jasno powiedzieć, to nie jakimi się w bawełnę będziemy owijać. Nie, słuchajcie, tutaj ten czas, jaki jesteśmy na tej planecie, tej danej inkarnacji, jest dosyć ograniczony i trzeba tak naprawdę się ostro zebrać w sobie i brać do roboty i się rozwijać, ok? Ja osobiście szanuję, respektuję te osoby, które zarobiły na ten szacunek mój, ok? Czyli coś w życiu robią. To są osoby, które ja szanuję, tylko jeszcze jakby różne aspekty są, ok? Ale może być tak ogólnie, że ja szanuję tę osobę za jej życie. Bo to, że jest ona człowiekiem, to się jej oczywiście należy, natomiast oprócz tego ja ją szanuję, bo ona w jakiś sposób coś osiągnęła, ok? To jest też kwestia oczywiście moich wartości. Jeżeli ja w tym momencie szanuję tę inną osobą, to oznacza też, że ja siebie szanuję i ja ustaliłam pewne wysokie standardy sobie. Uważam, że na przykład dobre jest moralność pewna, odróżnianie dobra od zła, postępowanie dobre, nie wiem, sensowne życie, życie z celem, życie z pasją, dobre wychowywanie dzieci, jakby ubogacanie, rozwój swój własny i ubogacenie przez to swoje środowisko i świat w ogóle. Ja to cenię, do tego sama dążę i dlatego szanuję osoby, które to prawie osiągnęły albo dążą w tym kierunku, ok? I dla mnie takie osoby zasługują albo zasłużyły na szacunek. I tak naprawdę to jest tak, że to nie jest jakby każda osoba, którą ja spotykam. Nie. I to jest też na tej zasadzie, słuchajcie, że na tej zasadzie opierają się relacje. Musicie umieć to określić, że na przykład, na poziomie człowieka ja szanuję wszystkich, tak? Ale to nie znaczy, że wszyscy będą moimi przyjaciółmi. A nawet nie, że nie każdy też będzie moim klientem nawet, ok? Bo jeżeli my się nie dogadujemy, ktoś mnie oszukuje, to ja nie będę pozwalać się oszukiwać, ok? Ta osoba nie uzyskała mojego szacunku za taki barter, tak? Wymiana, usługa za, nie wiem, za w zasadzie nie odbyło się na zasadzie uczciwości, na przykład według moich kryteriów dana relacja. I w tym momencie co? Ja się odsunę od tej osoby. Albo tę osobę odsunę od siebie, no jak gdyby wszystko jedno, jak na to patrzeć, tak? Ja nie będę się zmuszać do takiej relacji, po prostu dlatego, że ja tej osoby nie szanuję i ona nic do mnie nie wnosi. Ona mi na przykład obniża wibrację, ok? Dla mnie jest nie, ja się od niej nie uczę, ona mnie nie wzrastam. To, no to trzeba zwrócić uwagę, ok? Zresztą, słuchajcie, no, jak się nawet czyta te książki, sam rozwój, dochodzenie do bogactwa i tak dalej, to jest klarowne. Otacza się ludźmi, którzy pomagają ci wzrastać, którzy cię motywują, którzy coś osiągnęli, a nie ludźmi, którzy zostają na pewnym etapie rozwoju i okej, możesz ich szanować jako ludzi zwyczajnie, ale oni cię nie motywują i nie masz do nich szacunku, bo oni na przykład nic nie robią ze swoim życiem, okej? Więc nie. Tak naprawdę nie zasłużyli na ten szacunek, rzeczywisty szacunek dla siebie, ok? Można ich jakoś tam lubić, ale to nie będą tak zwani twoi najlepsi przyjaciele na przykład, albo jak wybieracie sobie partnerów w związku, to sobie staramy się wybierać partnerów na tym samym poziomie, nie? Emocjonalnym, świadomościowym, rozwoju osobistego i tak dalej. Te same cele, ok? I na tej bazie, jak gdyby ma się szacunek, tylko taka relacja, która jest na tym samym poziomie, dojrzała osoba z dojrzałą osobą, jakby ma się szacunek do tej drugiej osoby, bo jeżeli dobra relacja opiera się na tym, że ma się szacunek do drugiej osoby i wzajemnie jakby zarabiamy na ten szacunek, zwyczajnie, okej? Okay? Że jesteśmy wobec siebie uczciwi i tak dalej, i tak dalej. I to jest szacunek. Ale szacunek to nie jest tak, że każdy ma prawo do takiego szacunku. No sorry, nie. Nie każdy ma takie same kompetencje, poziom moralny, poziom intelektualny i tak dalej. Oczywiście sami wybieracie sobie ludzi, wokół których jesteście, ale trzeba być tego świadomym,
kogo sobie wybieracie na towarzystwo, jakby, tak? Albo do pracy. I to nie jest nic złego, bo polityczna poprawność teraz jest taka, że każdy ma prawo, że szacunek jak gdyby po prostu się zmarszczył, należy każdemu, i jeżeli on jest na przykład ten człowiek z jakiejś mniejszości narodowej, to jemu się jakby zmarszczył, należy szacunek, bo on jest z mniejszości narodowej i należy go przyjąć do danej pracy na przykład, to już mówiłam o tym w innym filmie, albo należy po prostu mu się, nie wiem, na, dzieci na przykład w szkole, taka tendencja jest, że na przykład musisz się bawić z nim, bo on jest, nie wiem, z mniejszości narodowej. Dlaczego? Może ja go nie lubię, bo na przykład kiepsko gra w szachy, albo w ogóle nie umie grać w piłkę. To jest polityczna poprawność, nie? Na innych, na jakby... to jesteś, ja też wpadłam w tą pułapkę, ok? Bo to jest na tej zasadzie, że na przykład dzieciom, dzieci, to może być też czasem wydawać się okrutne. Ale to nie jest, to jest normalne. Jeżeli ja, trzeba asertywność polega na tym, że ja mówię drugiej osobie, słuchaj, nie chcę z tobą iść do kina, bo na przykład gadasz do mnie cały czas. Ok? Albo idźmy na inny film, bo ja jakby potem lubię pogadać o tym filmie i a jakoś z tobą nie. Można powiedzieć wprost, albo zwyczajnie powiedzieć, nie, nie mam ochoty. Tak? Ok, ale chodzi mi o to, z tą pułapką. Że na przykład moje dziecko w pewnym momencie miało różnych kolegów, tak? I niektórzy na przykład przychodzili do domu na lekcję, a potem się bawili. I też było tak, że mój syn nie miał odwagi powiedzieć na przykład chłopcu, że nie wchodź tutaj, bo mi niszczysz klocki, albo nie będę się teraz z tobą bawił, bo ty mi włazisz na to moje Lego i mi to psujesz. I on potem przychodził i to mi mówił, a ja mu mówiłam, najpierw mówiłam, wiesz, no może powinieneś być miły, kolega do ciebie przyszedł i tak dalej, ale potem stwierdziłam, że właściwie dlaczego? Po pierwsze to jakby była mój wybór tego kolegi, bo tak wyszło z tych lekcji i tak dalej, i potem stwierdziłam, że nie, właściwie to nie. To jest twój pokój, ty masz prawo powiedzieć, nie wchodź tutaj, teraz na przykład, albo nie będę się z tobą bawił, bo mi coś psujesz, więc albo się zmienisz, albo nie będę się z tobą bawić. I w pewnym momencie powiedziałam mu, że masz prawo to powiedzieć, zwyczajnie, tak? Masz prawo ustalić, że ten, jakby ta osoba wchodzi do kręgu twoich znajomych, się z tobą bawi, albo nie, jeżeli nie spełnia pewnych warunków. Natomiast polityczna poprawność w szkołach także jest teraz taka, że musicie przyjąć tę osobę do grupy, o, musicie się z nią bawić. I uważa się, że w ten sposób rozwiązujemy problem na przykład tych kozłów ofiarnych, także dzieci ze sobą jakby prześladują inne. Jeżeli te dzieci, które prześladują jakiegoś tam małego człowieczka, okej, im się powie, że musicie się z nim bawić, to one będą prześladować nadal, tylko w sposób taki, żeby nauczyciele nie widzieli, bo to nie jest rozwiązany problem. Narzucenie od góry, że musicie się wszyscy ładnie razem bawić. Nie, to tak nie działa. Problem prześladowania dzieci to się rozwiązuje, jeżeli chodzi o prześladowcę oddzielnie i prześladowanego oddzielnie, ucząc świadomości. Ja mówiłam o tym wszystkim w innym filmie. Generalnie są pewne cztery etapy, które te dzieci muszą właściwie nabyć, jakby przejść, ok? Natomiast nie zmuszanie ich do jednak mimo wszystko funkcjonowania pokojowego razem. To nie tak pokojowo się osądza. Został powiedzieć. No dobra, tyle, słuchajcie. Szacunek tak naprawdę jest zasłużony. Zresztą właśnie Jordan Peterson mówił o tym, a propos tych zaimków i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie gdzieś tam on o tym mówi. I chyba jest, była straszna burza po tym, więc rozumiem, że to jest taki strasznie taki, jakby ludzie się jątrzą. Ten temat jest taki trudny. Ale ja też tak uważam. Szacunek jest zasłużony, tak? Jednym ludziom okazujesz jakby szacunek, bo coś jakby osiągnęli, bo z jakichś powodów konkretnych, tak? Za ich życie, a innym nie. Jednych ludzi przyjmujesz do swojego grona, na przykład pójdziesz z nimi, nie wiem, do kina, czy będziesz coś fajnego robić, będą twoimi przyjaciółmi, a inni nie. Okej? Okay? No i tak. A, jeszcze chciałam powiedzieć o rodzicach. Jak to jest z rodzicami? To jest tak samo, uważam. Bo to jest na tej zasadzie, że jak się rodzi dziecko, jest rodzić dziecko, ok? To jest na tej zasadzie, że zasadniczo dziecko na samym etapie pierwszym absolutnie rodzic jest całym jego światem, kocha, tak? Natomiast po pewnym momencie przychodzi coś takiego, taki moment, 7 lat, tak? Gdzie dziecko zaczyna logicznie różne rzeczy dyskować, zaczyna polemizować, zaczyna przetwarzać różne rzeczy, myśleć o nich, logicznie rozważać i zaczyna polemizować z autorytetem rodzica, ok?
No dobra, słuchajcie, ale teraz mamy takie czasy, że autorytarne wychowanie to już nie te czasy. Naprawdę, pokojowe wychowanie. Ale o co tu chodzi? To chodzi o to, że znowu, że rodzic ma jakby autorytet na tej tylko zasadzie, że jest rodzicem, w sensie, że jest człowiekiem i nie wolno na przykład, żeby była agresja, przemoc, tak? Czyli rodzic nie może być dziecka, dziecko nie może być rodzica, okej? Okay? Ani pyskować, ani nie wiem, obrzucać go obelgami, czy cokolwiek, czy jakby. No tak. Natomiast inne rzeczy, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, zrozumienie, jakby dogadywanie się i szacunek dziecka do rodzica na tej zasadzie, że dziecko będzie patrzeć na rodzica jako na wzór, jako na mentora, jako na osobę, że o, mój tata to coś tam jednak jest fajny, tak, bo on ze mną gra w piłkę i on umie grać w tą piłkę. To jest tak naprawdę, słuchajcie, coś, co rodzic musi osiągnąć, uzyskać, wypracować sobie u dziecka. To nie jest gra, jakby to nie jest dane, sorry, to nie jest dane. To jest ciężka praca rodzica i rodzicielstwa, wychowania, jakby bycia w relacji, tworzenia relacji z tym dzieckiem, żeby dziecko cię szanowało. To nie jest tak, że ty to musisz. W autorytarnym jakby, na zasadzie strachu, a to nie jest szacunek. To jest posłuszeństwo na zasadzie przemocy, zwyczajnie. I śmiem twierdzić, że jeżeli ktoś coś takiego teraz robi, że na przykład nauczyciel uważa, że on po prostu autorytet ma i powinien jakby każdemu nauczycielowi z góry, tak jak i rodzicowi, należy się szacunek po prostu dlatego, że jest nauczycielem. A jeżeli ktoś tak myśli, a też nie uważam tak, to też powinno być zarobione, a jeżeli ktoś tak myśli, to po prostu wprowadza autorytarne zasady i w tym momencie ta cała polityczna poprawność, w sensie narzucanie, że z góry na przykład pewnym mniejszościom należy się szacunek, niezależnie od tego, czy to jest terrorysta, który coś tam, tak, robi zamachy, czy to jest ktoś tam, ale on jest mniejszością i mu należy się szacunek, to jest chore, to jest autorytarne i to jest totalitaryzm w ogóle, mogłabym powiedzieć. Bo to tak nie jest. Można być w mniejszości narodowej, można być na przykład muzułmaninem. I ja mam mnóstwo znajomych, bo miałam męża pakistańczyka, którzy ja ich szanuję, ale za to jacy oni są, okej? Okay? A nie, że oni są muzułmanami, czy że są z mniejszości jakiejś tam, w danym kraju na przykład, w Ameryce, nie? Nie, bo to jest pomylenie pojęć, okej? Okay? No i tyle. Na szacunek trzeba zarobić. Szacunek to, trzeba sobie go wypracować, zbudować. Szacunek u dziecka jako rodzice budujecie albo nie zbudujecie. Szacunek jako nauczyciele budujecie i macie na zasadzie relacji albo nie. Nie wiem, uczę już ponad 20 lat w różnych układach, prywatnych, nieprywatnych. Tak to widzę. Dzieci mam od 9, tak to widzę. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest ciężka chorobka codzienna. I tyle. Właściwie w tym temacie szacunku, bo uważam, że dużo jest. To też jest kultura ofiar, w sensie zwalanie z siebie odpowiedzialności na system. Prawo niech ustali, że właściwie do nauczycieli musi być szacunek. Tak odgórnie. Nie. Nawet jeżeli prawo tak ustali, to osobiście każdy nauczyciel, każdy człowiek musi sobie zarobić na ten szacunek i co? To zresztą widać. Dzieci oczywiście można zmusić do pewnych zachowań, ale one i tak nigdy nie będą szanować kogoś, kto nie jest godny szacunku. I zastanówcie się nad rzeczywistymi relacjami międzyludzkimi. Właśnie tak jest. Tylko można oczywiście kogoś zastraszyć albo go zmanipulować i tak dalej. Do tego chyba zmierza cała ta polityczna poprawność. Państwo, tworzymy takie państwo ofiar, państwo totalitarne. I tyle. Ale wierzcie w siebie, w swoje własne kompetencje. Nie gaście wewnętrznego ognia.